Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Celebryki. Dzisiejszy gość to kolejna osoba ze świata Formuły 1 i w sumie jedna z najważniejszych osób, bo komentuje dla nas wyścigi. Michał Gąsiorowski. Cześć Michale. Cześć, wiesz co, wszyscy są tak samo ważni, no bo każdy ma swoją działkę, tak? No tak. To nie możemy tak pozycjonować, że ktoś ważniejszy, ktoś mniej ważny. Każdy dokłada swoją cegiełkę. Może cofnijmy się na początek, tak pewnie dosyć daleko w przeszłość. Powiedz w ogóle, skąd Formuła 1 u Michała Gąsiorowskiego i skąd Michał Gąsiorowski w Formule 1? Jasne, wiesz co, to jest trochę zagmatwana historia, w tym sensie, że ja zacząłem się interesować najpierw motoryzacją, a dopiero później gdzieś wyścigami i ta motoryzacja była gdzieś głęboko zakorzeniona od gum turbo, bo zawsze się zaczyna jak się z dzieciakiem, tobie, tak. Wiesz, jakichś małych rzeczy. Ja się wychowywałem w czasach, kiedy nie było tylu super samochodów na ulicach i każdy samochód, który był trochę inny, wzbudzał zawsze furorę i się biegło i się oglądało i no jakby mniej było okazji do tego, żeby ekscytować się takimi samochodami. Później pamiętam, że w siódmej klasie chyba podstawówki wybrałem się na wakacje do Kanady i tam zobaczyłem Indy. I to był fajny wyścig w ogóle w Toronto, bo tam jechał wtedy i Andretti, i Mansell, chyba Fittipaldi, kurczę, już nie pamiętam, ale tak bym obstawiał i zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Pamiętam, że jeszcze kilka lat później na myśli o tym, co zobaczyłem na torze, o tym i ryku silników, i znikających kolorach, i o tej ekscytacji, tym, że można było sobie podejść do tych samochodów i je sobie obejrzeć, zacząłem się bardziej interesować Formułą 1. Natomiast ja, nie tak jak Mikołaj, że wyszedł, urodził się i pierwsze słowo, jakie powiedział, to gdzie jest najbliższy wyścig, czy zdanie. Ja się tą Formułą 1 interesowałem trochę z boku, to znaczy w związku z tym, że ja w ogóle kocham sport i różne dyscypliny sportu i zajmowałem się też, byłem w redakcji sportowej Trójki przez 16 lat, no to po prostu śledziłem różne wydarzenia sportowe i zawsze ta Formuła 1 była gdzieś mi bliska, a wiadomo, że od momentu pojawienia się Roberta Kubicy zrobiła się bliższa. W ciągu tego pierwszego pełnego sezonu Roberta jeździłem na wyścigi, nie na wszystkie, ale tam powiedzmy mniej więcej na połowę, więc mogłem się bliżej przyjrzeć tej formule. No i od tego czasu myślę, że śledzę bardziej. Ja właśnie dlatego chciałem spytać, czy to bardziej miłość do samochodów, czy właśnie do sportu, bo wiem, że są osoby, które na przykład są związane z Formułą 1, a nie mają prawa jazdy, więc to bywa różnie, także... Wiem, znam, no ale to o niczym nie świadczy. Nie, jasne, wiesz. Dlatego właśnie pytałem, czy sport, czy samochody. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy byłeś na wyścigu, na samym wyścigu i pierwszy raz, kiedy komentowałeś? Pierwszy raz na wyścigu byłem w Barcelonie. Który rok? Kurczę, właśnie wiesz co? Dobre pytanie. Który to mógł być rok? Czy to było od razu jak komentowałeś, czy to było najpierw? Nie, no dużo wcześniej. Ja zanim zacząłem komentować, to nie bywałem często na wyścigach, ale zdarzyło mi się kilka razy. Jak zacząłem komentować, to zacząłem bywać rzadziej, bo komentujemy no tak. I komentowaliśmy z Warszawy, więc tych okazji było mniej, więc no oprócz tego sezonu, kiedy jeździłem za Robertem i wtedy udało mi się sporo torów odwiedzić i poza takimi wizytami stricte turystycznymi, no to byłem na Monce, byłem na Hungaroringu, gdzie tam jeszcze z tym byłem, na Spa, no parę tych wyścigów zobaczyłem. Jakie było pytanie? Widzisz, nagrywamy po Australii, więc tak. Musisz mi wybaczyć, że czasami tam styki nie kontaktują. Pierwszy wyścig, który komentowałem. Pierwszy wyścig, który komentowałem, no to Australia 2016 rok razem z Mikołajem, czyli pierwszy wyścig w Eleven Sports i no to było duże doświadczenie, w tym sensie, że oglądanie wyścigu, a komentowanie to są jednak dwie zupełnie inne sprawy. Dużo się dzieje naraz, trzeba się super szybko orientować. Ja się tak jak Mikołaj nie orientowałem i dużo się musiałem od niego uczyć, jak to, co się dzieje, przełożyć na to, co się mówi. Niesamowity wypadek Fernando Alonso, który wstrzymał wyścig na chyba z godzinę, więc ten wyścig ciągnął się naprawdę bardzo długo i sam wypadek, w ogóle można się było złapać za głowę, więc wyobraź sobie, pierwszy wyścig w życiu i taki dzwon Fernando Alonso z Gutierrezem wtedy, który robił ogromne wrażenie, no i to był pierwszy skomentowany wyścig. Sam powiedziałeś, że kilkanaście lat radio, tutaj też już mamy, będzie z 6, 7. Czy ty jak, nie wiem, zaczyna się transmisja, masz jeszcze jakiś stres w ogóle, czy wcześniej?
Stres nie, jest taka trema delikatna. Ja to bardzo lubię zresztą. Ktoś mi kiedyś w radiu powiedział, że są dwa rodzaje takiej tremy albo stresu. Motywująca trema i paraliżująca. Ja akurat mam taką motywującą i mnie to nakręca i ja lubię to uczucie, kiedy właśnie czujesz, że jest jakieś napięcie, że coś się dzieje innego, że wymaga to od ciebie większej motywacji, większej koncentracji i to jest fajne. No to też nie ukrywam, że mnie kręci. Da się nauczyć komentowania? Czy to jest coś, co trzeba mieć jakieś cechy? Ktoś musi mieć cechy, żeby coś takiego robić? Wydaje mi się, że są rzeczy, których można się nauczyć i tak naprawdę wszystko w życiu można podszkolić, podszlifować. No są pewne obiektywne ograniczenia, czyli jak kompletnie nie masz słuchu, no to nie nauczysz się śpiewać. No to jest coś, co cię zawsze będzie ograniczać. Ja na przykład przy okazji śpiewania, bo to jest dobry przykład, słyszę, jak się fałszuje albo jak sam fałszuję, nie zawsze umiem czysto zaśpiewać, ale pewnie gdybym poćwiczył, to bym się nauczył, no bo to jest kwestia nauki. Z komentowaniem też tak trochę jest, chociaż z komentowaniem jest ten problem, że nie ma szkół komentarza i właściwie nie za bardzo jest się od kogo jak nauczyć. Wiesz, możesz poprosić jakiegoś znajomego o radę, żeby ci coś podrzucił. Pamiętam, że jak dostałem tę propozycję komentowania Formuły 1, to konsultowałem się i z Tomkiem Smokowskim, którego dobrze znam, i z Andrzejem Janiszem, z którym też często przez to, że byliśmy w bliskich sobie redakcjach, czyli jedynki i trójki, jak relacjonowaliśmy wydarzenia na stadionach czy w halach z różnych imprez, to zawsze mieliśmy stanowiska obok siebie, więc chętnie się różnych rzeczy uczyłem od Andrzeja. No i to jest tak naprawdę jedyna metoda, żeby się nauczyć. Są pewne rzeczy, których można się nauczyć, są pewne rzeczy, które jest trudno gdzieś tam podszlifować. No, można ćwiczyć dykcję, prawda? Trudno jest chyba opanować samą taką sztukę mówienia, w tym sensie, że jedni mają większą zdolność do opowiadania, dla innych to zawsze stanowi jakiś taki opór nie do przebycia i trudno jest im przełamać taką tamę. Czy tego się można nauczyć? Tego nie wiem, no bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Pamiętam, że pierwszego takiego większego słowotoku bez przygotowania dostałem, jak zacząłem pracę w Trójce i pojechałem na turniej czterech skoczni. To był taki pechowy turniej czterech skoczni dla Adama Małysza, bo on się wycofał w ogóle w połowie tego turnieju. No ale to było takie pierwsze wydarzenie, gdzie musiałem bardzo dużo relacjonować. I pamiętam, że przy ostatnim konkursie w Bischofshofen już nadałem tyle relacji, już miałem tyle różnych tych notatek, że cisnąłem to wszystko w kąt i po prostu poopowiadałem, co tam się wydarzyło i się okazało, że no kurczę, to nawet jakoś się daje. Ja się właśnie zastanawiałem, jak to robicie, bo tak jak powiedziałeś, że wypadek Alonso i nie, masz godzinę, to ty nie wiem, masz jakiś notes i tam 54 różne historie, czy to wszystko tak leci samo po prostu? Nie, wiesz co, często nas ludzie o to pytają, nie mamy przygotowanych żadnych specjalnych notatek na wypadek, gdyby coś się stało. Po prostu przez to, że śledzimy wydarzenia i dużo rzeczy się zapamiętuje po prostu. No to się różne wątki łączą, przenikają. To nie są super łatwe sytuacje. No mieliśmy kilka takich. Wyścig na Spa w 2000... Który? 21 to był, tak? Chyba tak. 21, tak. W 2021 roku, który trwał chyba 4 godziny i nic się nie działo, oprócz tych tam pojedynczych wyjazdów. Było takie deszczowe kwalifikacje na Monce, w których Stroll stanął w pierwszym rzędzie po tym, jak tam ukarano kierowców Red Bull, ale on tam pojechał bardzo dobre kwalifikacje. To też trwało mniej więcej ze 4 godziny. No i nie masz... A, i jeszcze były takie Chiny, w których z powodu mgły nie mógł wylecieć helikopter. No bo są przepisy wymagające tego, jak szybko ewentualną ofiarę wypadku trzeba dostarczyć do szpitala. To nie musi być helikopter, można to zrobić drogą, ale trzeba spełniać ten wymóg czasowy. I ponieważ akurat tam musiał to być helikopter i nie mógł wystartować, no to po prostu mieliśmy dwa treningi? Chyba dwa, na pewno jeden, w którym po prostu nic się nie działo, wszyscy siedzieli w garażach, helikopter był zaparkowany na swoim polu i nic się nie działo. No więc nie przygotowujemy nic specjalnego na te wypadki. Łączymy różne wątki, opowiadamy, bardziej się wtedy robi z tego taki podcast. Ja lubię podcasty, lubię radio, bo mam doświadczenie. Lubię rozmawiać z Mikołajem, uzupełniamy tam różne wątki. Wiadomo, że Mikołaj ma niesamowitą wiedzę historyczną, więc zawsze jest w stanie podrzucić kilka
kilka jakichś tam wydarzeń historycznych. Ja z kolei lubię nawiązywać do takich bieżących wydarzeń, nie zawsze związanych z samym torem, ale czasami też po prostu ze sportem, bo kocham sport i kocham patrzeć na to z punktu widzenia czasami samego sportowca. Na przykład bardzo lubię patrzeć na mecze Igi Świątek, kiedy jej nie idzie. Bo patrzenie na nią, jak radzi sobie z przeciwnościami na korcie, jest fascynujące. I ja takie rzeczy też bardzo lubię. A czy ty sobie, nie wiem, założyłeś jakiś styl komentowania, czy to wyszło samo? Bo ja mam wrażenie, że ty trochę jesteś komentatorem kibicem. Mhm. Jeśli się mylę, to mnie popraw. Chyba tak. Chyba trochę tak. To też wymagało... Przeżywasz bardzo te wyścigi, to tak, jest fajne. No pewnie. Ja to lubię. No myślę, że to powinny być odpowiednie proporcje i nie zawsze się to udawało. I pamiętam sezon 2016. Tak, ten kiedy Daniel Ricciardo w Monako jechał po zwycięstwo, które zostało zaprzepaszczone na pit stopach, bo się nie zorientowali, że nie ma komunikacji między pierwszym piętrem a parterem i nie przygotowali mu opon. I na przykład wiem, że wtedy przesadziłem. Mówiąc krótko, darłem japę do nieprzytomności. I to nie było dobre. I uważam, że potrzebny jest odpowiedni balans. Są momenty emocjonujące, które uważam, że każdy przeżywa i zawsze takim momentem będzie start wyścigu. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, że u każdego buzują emocje i krew i każdy siedzi w napięciu i czeka to, co się wydarzy. A są takie wydarzenia, kiedy to nie jest potrzebne. Natomiast no, to też jest specyfika, wydaje mi się, wydarzeń sportowych, no, że zawsze, nie wiem, przy golu dla reprezentacji Polski zawsze będą emocje, przy skokach, skoczków. Jak wychodzi z progu i leci, to zawsze jest gdzieś tam ten podniesiony ton. Nie jesteśmy finami, którzy wszystko tak na spokojnie komentują, no i tego nie potrzebują. Mamy pierwsze wyścigi za sobą już w nowej redakcji. Czy to się różni praca, telewizja, a nie wiem jak to nazwać, serwis streamingowy? Bo to jednak jest troszeczkę coś innego z punktu widzenia kibica. A pytanie jak dla członka redakcji? Jasne. Z naszej perspektywy to się nie różni. To znaczy, no, tak samo są ludzie, tak samo są kamery, tak samo jest rundown, czyli scenariusz programu, czy tak samo jest studio przed i studio po i komentarz. To wszystko jest takie samo. Zmieniły się trochę realia, warunki w tym sensie, że w Eleven było bardziej kameralnie. Mieliśmy mniejsze studio. Trochę inny był rytm, powiedzmy, tego, co robiliśmy w studiu. Tutaj są dwa ogromne studia, ogromne, które dają też inne możliwości, jakichś tam wirtualnych elementów, więcej się dzieje na LEDach, czy tam na watchaucie, więcej ludzi jest w to zaangażowanych, bo jak sobie policzyłem, sobie pomyślałem, przyszedłem z Eleven, i naprawdę to było kameralnie i przy produkcji programu nie brało udziału aż tyle osób. No powiedzmy, to było kilka osób, które odpowiadały za to, co się dzieje. Realizacja też z kamer, które były zdalnie sterowane już od pewnego momentu. No a tutaj pięciu kamerzystów, nie wiem, tam szef planu, dźwiękowiec w reżyserce, 15 osób. Myślę sobie, Boże, prawie jak zespół Formuły 1 na torze. Więc to generuje trochę inne wyzwania po prostu i wygląda inaczej. Natomiast z perspektywy widza, no to chyba segmenty są takie same. No jest studio przed, potem dany segment, studio po i tyle. Powiesz jakieś wpadki na przykład, nie mówię, że teraz, tylko tak ogólnie, nie wiem, gdzieś tam podczas komentarza czy podczas jakichś wyścigów, jakieś śmieszne sytuacje. Coś ci utkwiło w głowie? Jejku, no mi się wydaje, że mnóstwo było tam. Dawaj, mnóstwo coś było takich sytuacji. Wiesz, najlepiej wiesz na żywo coś. Dobra. Był kiedyś taki legendarny trening i pamiętam, że ja wracałem z takiego meczu, który graliśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I w drodze powrotnej tam czytałem sobie jeszcze ostatnie notatki, ostatnie wiadomości, przygotowywałem się do tych treningów i komentowałem to z Filipem Kapicą, który jakoś też tak się złożyło, że miał dużo różnych obowiązków i tam w ostatniej chwili się na to przygotowywał. I pamiętam, że ten trening szedł nam naprawdę jak po grudzie. Są takie, w ogóle to taka jeszcze skręt w lewo trochę. Jest coś takiego, że nigdy nie wiesz, czy ten komentarz, relacje ci popłynął, czy nie. Czasami jest tak, że siadasz i po prostu wszystko jest takie,
wszystko wychodzi, wszystko się składa, wszystkie kropki, przecinki, słowa, nie ma żadnego zająknięcia. A czasami jest tak, że po prostu nic nie wychodzi i tu się gdzieś zatniesz, tu się zająkniesz, tutaj zawiesisz gdzieś głos, tu coś nie wyjdzie. I nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś, nie wiem, wyspany, zrelaksowany, czy też kompletnie zmęczony i to nie ma żadnej, ja już próbowałem różnych naprawdę sytuacji i nie ma żadnej zależności. No i to był akurat taki dzień, kiedy wychodziło nam słabo i pod koniec dostaliśmy już takiej głupawki strasznej, naprawdę, że już wiedzieliśmy, że się skończy z tego treningu i pamiętam, że wjechały wyniki tego treningu i ta głupawka dostała eksplozji przy nazwisku Romana Grożana. I pamiętam, że przeczytaliśmy Roman Grożan i nie wytrzymaliśmy i wybuchnęliśmy takim śmiechem. No głupawka jak to głupawka, niczym nie da się wytłumaczyć. Wyłączyliśmy mikrofony i nie byliśmy w stanie tego kompletnie opanować. I przyszedł Michał Bulnio, który wtedy odpowiadał za to, co tam się dzieje w redakcji, otworzył drzwi i mówi: panowie, co tutaj się dzieje? A my po prostu łzy w oczach i nie, w ogóle nawet nie jesteśmy w stanie mu wytłumaczyć, co tam się wydarzyło. No więc takich dużo było sytuacji. Pamiętam, że kiedyś jakiś trening komentowałem z Maćkiem Jermakowem. No i to był taki pierwszy trening Maćka, więc wszedł trochę zestresowany, szykujemy się do tego wejść na pierwszy trening. Buch, potrącił ręką i rozlał wodę na całym pulpicie i nagle my tam z tymi ściereczkami musimy wycierać. Jermak przerażony, ja nie wiem co zrobić, czy jakiegoś zwarcia zaraz nie będzie, no ale sytuację się udało opanować. No tak, brudny stół to nie za dobrze w telewizji. No nie, nie, to w kabinie było, więc wiesz, w telewizji tego nie widać, no ale tam wszystkie sprzęty, jak zaraz dojdzie do zwarcia i odepnie nam monitor i nie będziemy widzieć, co się dzieje na torze, albo tę legendarną skrzyneczkę, do której podpinamy hełmofony, no to też będzie problem. Zresztą kiedyś tak było, że wywaliło w ogóle instalację w Eleven, właśnie doszło do jakiegoś poważnego zwarcia, więc byliśmy też przeczuleni, żeby tam się coś nie stało. No właśnie, a po tylu latach ty wolisz komentować z Warszawy z kabiny, czy jednak lecieć na miejsce? Nie wiem, bo ja nigdy z miejsca nie komentowałem. Jak to? No nigdy. Marzę o tym i mam nadzieję, że coś takiego się stanie. Natomiast jeszcze tego nie doświadczyłem. Wydaje mi się, że jest dużo plusów komentowania z miejsca. Po pierwsze widać, co się dzieje w alei serwisowej. Po drugie można się przejść po padoku, porozmawiać z ludźmi. Oczywiście tutaj, czy w Viaplay, czy wcześniej w Eleven, mamy swoich reporterów, którzy relacjonują wszystko, można ich zapytać o różne rzeczy, ale jednak być w padoku to jest zupełnie co innego, widać niektóre rzeczy, widać zachowania. Ja też bardzo lubię patrzeć na zachowania kierowców czy różnych członków zespołu, bo z tych zachowań można bardzo dużo wyczytać, szczególnie dużo widać po Lewisie Hamiltonie, naprawdę. Lewis to jest w ogóle, ja mogę nie słuchać, co on mówi i wiem, co mówi. Można Conora Moore'a obejrzeć na koniec i też zawsze wiadomo, no tak, tak, co się działo. Oczywiście Conor Moore, zetknięcie Conora Moore'a też z kierowcami było super. Carlos Sainz był w szoku, jak tam Conor Moore omawiał jego okrążenie. Ale tak, no Conor Moore robi dużo dobrej roboty. Czy to pada śnieg w kwietniu, czy mi się wydaje? Coś... Pada śnieg. Śnieg pruszył na koniec pierwszego wyścigu w historii na torze w Montrealu. Błoto na poboczach i jak stawali kierowcy na podium, to delikatnie pruszył śnieżek. Także takie rzeczy też się zdarzają. Dobra, delikatna zmiana tematu. Samochody. Jaki miałeś pierwszy samochód? Pierwszy mój samochód, taki do jazdy? Taki twój. Taki na spółkę trochę z dziadkami. W tym sensie, że dziadek w pewnym momencie mój uznał, że ja już sobie niespecjalnie radzę. To ja bym chciał, żebyś ty sobie jeździł. Jak my będziemy czegoś potrzebować, to będziesz nas podwozić. No i odziedziczyłem po dziadku Opla Kadeta Kombi 1.2. To nie była przesadnie, powiedziałbym, dopieszczona konstrukcja. Blacha goła na drzwiach, 1.2 silnik też nie za specjalnie mocny, czterobiegowa skrzynia, no ale wiesz jak to jest, no jak dostajesz pierwszy samochód w życiu, no to jesteś tak podekscytowany, że właściwie możesz jeździć czymkolwiek i zawsze będzie super. Lubiłem ten samochód, kombi, dużo można było zmieścić, często musiałem wozić dziadków, to prawda, ale to było bardzo fajne. No to drugi biegun. Czekaj, jeszcze jedną historię mogę z kadetem opowiedzieć, bo pamiętam, że ja tym kadetem przyjechałem na wyniki matur. I wyobraź sobie,
No, że to generalnie przyjazd własnym samochodem na wyniki to matur, to jesteś królem mniej więcej szkoły. Oczywiście nie byłem jedyną osobą, która miała samochód, no ale to nie było powiedzmy na porządku dziennym, że tam wszyscy mieli samochody, albo nie wiem, połowa osób miała samochód. To jednak była rzadkość. No i tam te wyniki matur przeczytaliśmy i oczywiście grupka znajomych, to ja was podwiozę, dokąd jedziemy, i w tym Oplu Kadecie, jak odpaliłem, pękła linka gazu i nagle wydobył się taki przeciągły dźwięk, taki wycie, taki ja w ogóle pot, nie wiem co się dzieje, wstyd, wszyscy się zbiegli, wyłączyłem ten samochód, zostawiłem, mówię, Boże święty, co mnie podkusiło, żeby przyjechać. To w drugą stronę. Dobra. Najlepszy samochód, który może nie miałeś, ale którym jeździłeś. A i widzisz, i tu dotykamy zupełnie innej materii, bo to jest... ja nie jestem taki super zdecydowany i zawsze rozważam różne możliwości. Podobnie. I teraz, kurczę, jak to porównać? No, czy lepszy jest Rolls-Royce Phantom, czy lepszy jest McLaren 720S, no tak. Czy Porsche Turbo S, czy tam, nie wiem, GT3 RS. I nie wiem, nie umiem tego rozstrzygnąć. Więc... A masz jakiś wymarzony samochód, jakiś, który... Słuchaj, powiem ci w trzech słowach. Mhm. Nigdy w życiu nie doświadczyłem tak wytwornego luksusu, jak w Rolls-Royce Phantomie. To jest coś, czego nie da się opisać i dopóki się nie wsiądzie, to nikt tego nie zrozumie. Jakość wykończenia materiałów, ta dystyngowana elegancja, taka dopieszczona w każdym calu, ale nie narzucająca się. On nie jest bardziej zaawansowany technologicznie niż, nie wiem, Maybach na przykład, ale on daje poczucie właśnie takiego wytwornego, eleganckiego luksusu, a nie takiego luksusu technologicznego, tak to nazwijmy. No więc jeżeli chodzi o tę kategorię, to Rolls-Royce po prostu nie ma sobie równych. I tak. To nie ma sensu, dyskusja na ten temat nie ma sensu. Jeśli ktoś chciałby podejmować, to od razu spisuje na straty. Żartuję oczywiście. Jeżeli chodzi o takie doznania w samochodzie sportowe, nie prowadziłem nigdy, i to się zmieni w tym roku, Ferrari. Więc nie mam dużo doświadczeń z Ferrari, nie mam żadnych. Jechałem kilkoma Ferrari, ale na miejscu pasażera. Nie prowadziłem, więc nie umiem tego odnieść. Swoją drogą jechałem Ferrari z Markiem Genet, który był rezerwowym kierowcą Ferrari, kiedy Michael Schumacher przyleciał na tor w Poznaniu. Krótka anegdotka z Michaelem Schumacherem. To była impreza organizowana chyba przez Shella, jeśli dobrze pamiętam. I 8 dziennikarzy dotknął zaszczyt zadania pytania właściwie dwóch Michaelowi Schumacherowi. I znalazłem się w grupce tych dziennikarzy, którzy mogli zadać po dwa pytania. 8 dziennikarzy, po dwa pytania, jedna rundka, druga rundka. Okay. Wszystkie pytania i odpowiedzi, bo nagrywałem to wtedy, zajęły mniej więcej 2,5 minuty. Nie byłem w stanie wyciąć z tego ani jednego zdania, bo Michał, nie wiem, był w jakimś podłym nastroju chyba i odpowiadał tak, nie wiem, może. No to najgorsze, co I właściwie myślę sobie, no co ja mam z tym zrobić? I w ogóle nie byłem w stanie wyemitować nic z tego w radio. W związku z tym to akurat nie było fajne spotkanie. Podróż z Markiem Genet, Ferrari 430, jeśli dobrze pamiętam, była spoko. Jeśli chodzi o takie doświadczenia, i teraz uwaga, doświadczenia sportowe, W tym roku to było? O rany, patrz, czy w zeszłym może, Holender. W każdym razie dostałem zaproszenie od Porsche na takie szkolenie na torze Silesia Ring w Poznaniu, w Kamieniu Śląskim, i to były Club Sporty. Czyli to już naprawdę były samochody sportowe. Takie, że jak wcisnąłem hamulec z całej siły, to wygenerowałem tam 70% mocy tego hamulca. Mieliśmy opony sliki, mechaników, którzy dbali o te opony, pit limiter, który to, ten dźwięk, jak jedziesz przez aleję serwisową i on tam i czekasz, jak tam, wiesz, wystrzelisz na tor. No to było super doświadczenie z instruktorem, który mówił, jak jechać, z czytaniem telemetrii później. Jeśli chodzi o doświadczenia sportowe, nigdy w życiu nie przeżyłem niczego lepszego. Jeśli chodzi o sportowe samochody drogowe, no to myślę, że zetknięcie z McLarenem 720S było niezwykłą przygodą. Natomiast nie ukrywam, że jestem fanem Porsche, z tego względu, że dla mnie oni zachowują idealne proporcje doznań i osiągów do przemyślenia wszystkiego, co jest w kokpicie, wewnątrz samochodu,
i takiego właśnie balansu między z jednej strony wygodą, z drugiej strony funkcjonalnością. I mi to niesamowicie odpowiada i lubię w Porsche to, że okej, nie każdemu i nie każdy musi być fanem Cayena czy Panamery, ale zawsze powtarzam, że dzięki temu, że robią takie samochody, są w stanie stworzyć i poświęcić środki, budżet na takie samochody jak GT3 na przykład, które uważam, że jest fenomenalne. Aczkolwiek jeszcze jedna szybka anegdotka, przy okazji tych Yas Club Sportami, mogliśmy tam w przerwach, kiedy, bo było kilka grup, jak nie jeździliśmy tymi Club Sportami, to mieliśmy tam inne zajęcia. Jak się przesiadłem z tego Club Sporta do GT3, które uważałem za fenomenalny samochód, to nagle stwierdziłem, że jeżdżę jakimś kapciem, bo to w ogóle się nie da jechać. Jakby sztywność samochodów sportowych, wszystko co się dzieje w środku, pasy bezpieczeństwa, sportowe fotele, kask, hans, no wszystko. Po prostu jedzie się tak przymocowanym i każdy ruch tutaj jest odczuwalny, no to później jak się wsiada do drogowego samochodu, to jest, wiesz... A co ty w ogóle sądzisz o kierunku, w którym idzie motoryzacja, czyli ta cała elektryfikacja i tak dalej? Długi temat. Dobra, postaram się to jakoś maksymalnie skrócić. Nie wiem, czy wszyscy to dostrzegli, ale wydarzyło się coś, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. To znaczy w tej drodze w stronę elektromobilności w ostatniej chwili wymusiły to Niemcy. Udało się dodać zapis, który otwiera nowe możliwości. Czyli nie muszą to już być samochody zeroemisyjne, i dopuszczamy możliwość rozwoju paliw syntetycznych. Mhm. Więc nie jest tak, że tylko samochody elektryczne będzie można rejestrować nowe od 2035 roku. W tym momencie udało się dodać zapis o paliwach syntetycznych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że nie byłem zwolennikiem tego, żeby zamykać sobie inną drogę rozwoju. Bo jak się policzy cały ślad węglowy związany z produkcją, transportem, użytkowaniem też i sobie zestawimy również żywotność samochodów elektrycznych i właśnie spalinowych, które naprawdę są coraz, silników spalinowych, które zostały coraz bardziej dopracowane, no to może się okazać, że jednak wbrew pozorom gdzieś tam na końcu tej drogi bardziej ekologiczne będą silniki spalinowe zasilane paliwami syntetycznymi. Dlaczego nie? Sebastian Vettel w zeszłym roku jechał Williamsem z 92 roku Damona Hilla na paliwach syntetycznych. Jechał stuletnim Astonem Martinem na paliwie syntetycznym i mówił, hej, da się, dlaczego tego nie zrobimy? No Formuła 1 to zrobi, od 2026 roku będą paliwa syntetyczne właśnie. Byłem zdziwiony, że motoryzacja nie chce tego zrobić i cieszę się, że zostawiamy sobie taką furtkę. Wiem, że jest dużo ograniczeń, wiem, że produkcja takich paliw jest droga, wiem, że zapewnienie zapotrzebowania będzie w tym momencie bardzo trudne, ale mamy jeszcze 10 lat do tego momentu i wydaje mi się, że dużo się zmieni i fajnie, że taką sobie drogę zostawiliśmy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ja bardzo lubię samochody elektryczne do jazdy po mieście. Natomiast nie wiem, wiesz jak to jest. Zmieniają się czasy i być może następne pokolenie będzie patrzeć na to zupełnie inaczej. Ale dla mnie odebranie zmysłu słuchu, dźwięku jest pewnego rodzaju zubożeniem. To znaczy, nie wierzę, że ktoś, kto interesuje się, kto jara się, emocjonuje motoryzacją, nie dostaje gęsiej skórki, jak odpali V8 w samochodzie i przegazuje. No to jest coś, to jest, wiesz, to jest trochę jak, porównuję to czasami do jedzenia. Możemy dostać super zbilansowany posiłek zawierający wszystkie potrzebne elementy w postaci proszku, który rozrobimy sobie z wodą i wypijemy. I super, sam korzystam z takich posiłków, bo czasami są mi potrzebne do tego, żeby szybko coś zjeść, a nie jeść jakichś syfów na mieście, jakichś fast foodów. Natomiast jest czasem coś takiego, że lubimy sobie zjeść, nie wiem, purée z połową kostki masła na przykład, bo smakuje zupełnie inaczej. I tak trochę jest z motoryzacją. Byłoby mi szkoda, gdybyśmy zupełnie o tym zapomnieli. Wiem, że świat do tego zmierza. Pewnie wejdą samochody elektryczne, autonomiczne, drony pasażerskie. To wszystko się wydarzy. Ale dopóki mogę się cieszyć tym dźwiękiem V8-ki, no to chciałbym się móc cieszyć. I nie odbierajcie mi, błagam, tego. Aczkolwiek też są takie badania, które pokazują, że ludzie, którzy pojeździli samochodami elektrycznymi, bardzo szybko się do nich przekonują i naprawdę mają bardzo dużo zalet. Wiem, możemy dyskutować o infrastrukturze w Polsce, szczególnie w trasach, która jest fatalna.
polecam każdemu, kto może ładować w domu i jeździ po mieście. Jest cicho, dużo mniej się psują te samochody, dużo mniej wymagają serwisowania. Często to serwisowanie może się odbywać zdalnie, bo to jest kwestia sprawdzenia różnych błędów. To ładowanie jednak w domu przy nocnej taryfie, jeśli ktoś ma dobrze skonstruowaną, naprawdę jest dużo tańsze niż paliwa. Nie wiemy jak z żywotnością, nie wiemy co się będzie działo później z bateriami. Cały czas nie ma na to jednego konkretnego pomysłu, więc jest dużo znaków zapytania, ale naprawdę biorąc pod uwagę to, że elektrykami można też jeździć po buspasach i chciałbym, żeby to było jak najdłużej i bezpłatnie parkować też, no to jest super. Pamiętam, że jechałem kiedyś Mercedesem, pierwszy Mercedes elektryczny SUV, EQS? Nie, EQA? Nie, EQE? Duży? Tak. Duży to EQS, tak. Nie, EQS to taka limuzyna, tak. A ten pierwszy, patrz, już zapomniałem. EQC był chyba. EQC, tak, właśnie, tak, tak. EQC. Też jeszcze. Dobra, i pamiętam, że nie było chyba jeszcze wtedy zielonych tablic. I był taki gigantyczny korek na trasie łazienkowskiej i ja sobie tam sunąłem buspasem i widziałem te wściekłe spojrzenia kierowców i zatrzymała mnie policja na tym pasie. Ja wyjrzałem, mówię tylko, panowie, elektryczno. Aha. No to luz. I to było przyjemne. Przyjemne bardzo. Mam nadzieję, że twoi widzowie nie stali wtedy w korku i na mnie nie patrzyli. Wróćmy jeszcze może na koniec do mediów, ale tym razem do radia. Aha. Oglądałem twój wywiad chyba z Patrykiem Mirosławski. Tak, chyba tak, to było chyba tam. Rozmawialiście, to było z 8 lat temu, rozmawialiście o tym, że chciałbyś stworzyć i wierzysz w to, że w Polsce można stworzyć radio sportowe. To pierwsze pytanie, co się nie udało w radiu Zapinamy Pasy? Czemu to nie wyszło? Okej, to musimy zacząć od tego, że ja bardzo chciałem, żeby taki kanał sportowy powstał w polskim radiu. I ciągle uważam, że radio zaprzepaściło swoją szansę, bo ma największy potencjał do tego, żeby taki kanał zrobić, bo ma prawa, ma bardzo duży zespół, wysyła swoich dziennikarzy wszędzie. Ci dziennikarze nie za bardzo mają gdzie opowiadać, bo na tych kanałach, które są teraz, no to mogą robić jakieś krótkie relacje. Czasami się zdarzy, że relacje z meczu. Natomiast nie wykorzystywali nigdy tego potencjału, który tam był, a ten potencjał był bardzo duży i walczyłem o to, żeby taki kanał sportowy w polskim radiu powstał. Ostatecznie się nie udało. I nie wiem, chyba ta walka o stworzenie takiego kanału trwała ze 2 albo ze 3 lata nawet. No ale nie znalazł uznania w oczach ówczesnych szefów radia. I wtedy pojawił się pomysł stworzenia radia Zapinamy Pasy, które też uważam, że miało potencjał. I wydaje mi się, że gdyby wystarczyło cierpliwości inwestorom, to radio Zapinamy Pasy delikatnie przekształciłoby się w taki kanał sportowy. I pewnie z jednej strony weszło, które też się tak przekształciło i wymyśliło sobie coś takiego i myślę, że byłyby 2 takie kanały sportowe. To razem wystartowało bardzo. Tak, bardzo blisko siebie. Mhm. Czego zabrakło? Wiesz co, wydaje mi się, że nam zabrakło trochę cierpliwości inwestora, trochę świadomości tego, z czym się mierzymy. Sporo problemów technicznych, no bo w radiu internetowym trudno zawojować, jak nie ma aplikacji, a player na stronie działa o tyle, o ile. No to jest dosyć poważny problem. To tak jakby, wiesz, wystartować w rajdzie Dakar z niedowożącym silnikiem albo bez odpowiedniej liczby kół zapasowych. No, byłoby dosyć trudno dojechać do mety. No i to tak w największym skrócie. Jest szansa, że takie radio kiedyś u nas powstanie i się utrzyma? Nie wiem. Wiesz co, z perspektywy czasu nie wiem. Jeśli to zrobi polskie radio, tak. Jeśli jakiekolwiek, może być trudno, bo też zmieniła się niesamowicie technologia. I tak jak w radiu 357, tam mieliśmy jakieś plany dotyczące podcastów, to na przykład rok rozwoju podcastów zmienił wszystko. I teraz zobacz, z czym się mierzymy teraz versus, nie wiem, 8 lat temu nawet. Mhm. Czyli rozwój technologii, streamingów, dostęp do internetu, śledzenia wszystkiego właściwie, co chcesz w aplikacjach, spowodował, że takiemu radiu byłoby trudniej, chyba że rzeczywiście miałoby prawa do wielu imprez,
miałoby wielu dziennikarzy i rozwinęłaby się trochę kultura i świadomość sportu, bo moim zdaniem to jest coś, czego w Polsce brakuje. Mamy wielu takich kibiców sezonowych, to znaczy, którzy interesują się wydarzeniami, jeśli dzieje się coś niezwykłego. Natomiast wydaje mi się, że jest dosyć niska taka ogólna świadomość sportu i nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale jak pojedziesz sobie do Niemiec, do Anglii, do Holandii, będziesz chciał porozmawiać o piłce nożnej i trafisz na kibica piłki nożnej, to wydaje mi się, że taka przeciętna świadomość ludzi dotycząca sportu, niekoniecznie piłki nożnej, ale w ogóle jest dużo, dużo większa. I stąd, no wiesz, no, Holendrzy mają fioła na punkcie panczenów, tak? I to jest taka prawdziwa miłość całej Holandii, mają te swoje wyścigi kanałami, których nie rozegrali, już nie pamiętam od ilu, chyba od 96 roku się nie udało. Nie wiem, czy teraz nie przekłamuję, ale bardzo dawno, ponad 20 lat na 100% rozegrać. I to jest prawdziwa miłość. No i kurczę, ja mam wrażenie, że my sobie w takiej miłości nie umiemy w sobie obudzić trochę, takiej prawdziwej, prawdziwej. I trochę mi tego brakuje. Nawet jak jesteśmy super dobrzy w skokach, to często te skoki deprecjonujemy, a że to tam tylko kilka narodów. No i co z tego? Rany, no Boże, no a nie wiem, Kazachowie się jarają zapasami albo podnoszeniem ciężarów i co? I to źle? No nie, no nie ma w tym nic złego, więc ja bym bardziej to dopieszczał i budował taką świadomość w szkołach, bo wszystko zaczyna się od szkół i budowania tej świadomości u dzieciaków. Jest coś, co ci się w życiu nie udało i będziesz chciał, że tak powiem, nie wiem, wymarzyłeś sobie, będziesz dążyć do czegoś? O, trudne pytanie. Kurczę, nie wiem, czy jest coś, co mi się nie... No nie udało mi się radio sportowe. Czy będę do tego dążyć? Nie wiem, chyba już zmieniło nie. Zmieniło ci się nastawienie, widzę. Chyba już nie. No bardzo świat się zmienił i też trzeba nadążać za tymi potrzebami świata. Jasne, że sobie stawiam różne cele i będę je realizować i nie wiem, nie nauczyłem się nigdy pływać na windsurfingu i się uczę teraz pływać na windsurfingu i na maksa mi na tym zależy. Chcę napisać kolejną książkę, mam super pomysł na podcast i wydaje mi się, że wyjdzie fajnie, także szukam sobie to cały czas jakichś wyzwań. To właśnie miało być moje ostatnie pytanie, czyli jakie plany na najbliższą przyszłość, może jakąś dalszą też? A, no to widzisz, no na pewno tak. Na maksa chciałbym skomentować jakiś wyścig z toru. Bardzo, bardzo. Nie wiem, jak ja nie skojarzyłem właśnie, że wydawało mi się, że no, ale nie będę się kłócił. No nie, wiesz lepiej, czy byłeś. No. I mam nadzieję, że to się uda. I bardzo, bardzo bym chciał. O podcaście już powiedziałem, o książce już powiedziałem. No to, nie wiem, mam dwa pomysły na książki. No to dodam, że jeden jeszcze w takim razie dokładam. Drugi, ale to perspektywa pewnie jedna roku, druga 3 lat. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Miłego dnia.